Dzień dobry. Siema. Co ty tam grzebiesz? Nie dokręciłem. A, cię dokręcę zaraz. No mów. Co mam mówić? No. Jesteśmy dzisiaj tu. We wstępie zawsze się mówi, tak musimy stresić, co będziemy robić. Będziemy robić rzeczy w ogródku. Tak. Zawsze wszyscy tak robią na początku. I dzisiaj jest... Mieliśmy wyjść do ogródka, ale zaczęło padać. Więc nagrywamy spod dachu. Gdzie jest piąteczek? Chciałbym zaprezentować moje najlepsze ostatnie odkrycie. Piwo w komicznie wielkiej butelce, które nie jest żółskim piwem. To jest Radlerek. Bezalkoholowy. Ze mnie śmiał, jak mu mówiłam, że takie na Bałkanach idzie kupić, bo mówi, że u nas to tylko takie żulskie są do kupienia. Tylko żulskie, a to takie można się cały dzień nawadniać. No. Kurwa, nakrętka przyklejona już jest. Co chciałam powiedzieć? A, że też byliśmy wczoraj w Ogrodniczym i nie wyszliśmy z pustymi rękoma. Ręcoma. Adrian kupił kompost i co jeszcze kupiłeś? Wapno, tak? Wapno. Wapno. No i jeszcze mieliśmy parę rzeczy, które chcieliśmy kupić, rozpiskę i pokażę wam, bo tu stoi. Także kupiliśmy bodiszka czerwonego, chociaż taki powiem wam, że wygląda no tak średnio, nie? No ale może coś, w sensie na pewno coś z niego będzie, bo tu już puszcza od środka. I jeszcze kupiliśmy zawilec japoński. Też będziemy tu gdzieś tam. Wsadzać zaraz, jak nam pogoda pozwoli. I ten jest różowy akurat. I tutaj dostaliśmy, mój tato gdzieś kupił taką trzykrotkę i podobno można ją wsadzić do ziemi. Ja ją znam jako roślinę domową. No ale zobaczymy. Ładnie kwitnie i ładne ma liście. Posadzimy ją może po tej trzykrotki, którą dostaliśmy też. No zobaczymy. I jeszcze u Julki nabyliśmy takie tutaj pomysły. Tak. Najtańszy koziołek, jaki tylko istnieje, podczydychy chyba. Pomaluję sobie go po kostem i będziemy też stawiać na nim rzeczy. To jest okus Balkan. I teraz... Nawet ma napis, że super, gasi pragnienie. Tak, to prawda. Smakuje gorężatka. Teraz puścimy klipy z rzeczy, które się działo do tej pory, a potem puścimy te, które będziemy robić teraz i wszystko będzie chronologiczne. I wszystko będziecie wiedzieć. Chyba. Dzisiaj tworzymy podpórkę na rośliny pnące. Z takich tutaj dwóch patyków i kratki. Dwóch stop wbijanych. Tylko te patyki najpierw trochę przetrę. Psiknąłem je na grzyba jakoś tydzień temu, ale za wiele to nie pomogło. Tu chyba boczniaki na nich hodowali, zanim trafiły na sprzedaż. I potem pociągnę to po kostem. I jak wyschnie, to będziemy tutaj zawijać jakieś tam takie. No jest stworzone. Trzeba tylko pomalować. Ale to potem. Teraz misja numer dwa. Misja numer dwa jest taka, że ogarnę tutaj trochę ten kawałek z przodu. I ten tutaj. Trochę się doedukowałem w temacie, to znaczy wiedziałem, że jak rośnie skrzyp i to coś tam czegoś brakuje, bo to roślina wskaźnikowa i tak samo mniszek, czy tam mlecz. Także mlecz to wiedziałem, że jest za mało wapnia. Na razie nie będziemy go tutaj dosypywać, tylko spróbujemy gnojową z mleczy i tego właśnie skrzypu tutaj trochę polać i zobaczymy, czy to pomoże. Raczej kredo ogrodniczą też tam z czasem kupię. Tutaj podsypię jeszcze trochę kompostu pod te misterie. Ta się przyjęła super. Ale te dwie już gorzej. Także one dostaną tutaj trochę dostanie ta dynia.
I tutaj ogarniemy ten kawałek. Tutaj się przyjęły te dwa cosie, nie pamiętam co to, ale się mocno rozrosły. I tutaj pod tych tutaj pacjentów podsypię trochę tego kompostu. Może tu jeszcze trochę wyplewię, ale nie wiem czym się chce. I zobaczę co dalej. No dobra, ten kawałek ogarnięty, podsypany trochę kompostem. Ten kompost wygląda bardziej jak ziemia ogrodnicza, jakiś tam z supermarketu. Ten co mieliśmy ostatnio ze sklepu ogrodniczego był dużo lepszy. No podważyłabym tego nie nasypał, ale tego to nie będę żart, tylko może coś tutaj im to pomoże. I co, chyba teraz jeszcze spróbuję tutaj, pod te trochę dam. I tutaj jednak kilka tych mleczy wyrwę też na stawie gnojowe i podsypię kompostem tego barwinka, który przetrwał. Kolejny kawałek ogarnięty. Tutaj w gratisie widzę, że wyrósł bluszczyk, kurde, belek jeden. Wyrwane te mniszki zrobione. Gnojowa nastawiona, trochę kompostu dałem tym barwinkom i zobaczymy, może teraz im będzie trochę lepiej szło. I przenoszę się dalej. Kolejny kawałek ogarnięty. Tutaj to nie wiem, czy ta szuszka jeszcze wyżyje. Coś tam kawałek zielonego ma. Tu podsypałem wszędzie, gdzie floksy wsadzone. Tutaj widzę, że też kurde belek wyrósł, to go też zostawiłem i teraz spróbuję tam obok pompy. Tam widzę, że wszystko rośnie słabiej niż tutaj, to też podsypię tam tą resztką. Dzisiaj po całym dniu na zadupiu dla relaksu przyciąłem trochę cukinię, bo tutaj ta i ta, albo któraś z nich, o ta, zaczyna dostawać mączniaka, bo to było za gęsto. Także jak już przyciąłem tą, to przyciąłem wszystkie. No tak. Jeszcze oprysk z jodyny, ale to już może jutro. I mam nadzieję, że to wystarczy. Dzisiaj po raz 84 w tym sezonie będę robił leczo. Po przycięciu cukinie i po dwóch dniach wyglądają tak. Jeszcze tutaj widać trochę plam, ale jest dużo lepiej niż było. Były też raz opryskane jodyną, tak jak ogórki, ale ogórki to już coraz gorzej, długo się nimi nie nacieszyliśmy. Coś tam niby wyglądają lepiej, ale szału nie ma. Także ścinam to i idę płakać nad garkiem znowu. Tam jakaś dziwna dziewczynka mi grzebie. No to tyle chyba starczy. Tam jakieś dwie średnie jeszcze zostawiłem, bo może będą chętni. Czasem się litują i biorą od nas. Tutaj stópka dla skali. Idę to kroić i płakać. Moje przedłużanie agonii ogórków opryskami z jedyny średnio się sprawdza. Już zaczęły chorować same ogórki oprócz liści. Oprysk powtarzałem chyba 3 albo 4 razy, ale zawsze potem padał deszcz. Dzisiaj też będzie padać znowu. Także nie wiem też czy te proporcje nie były za małe, 4 krople jodyny na pół litra, gdzieś tam takie znalazłem. I coś tam jeszcze zebrałem tych ogórków, ale nie wiem czy jeszcze coś z nich będzie. No tam są jeszcze 2-3, okej. Te tutaj to w ogóle, stąd to tylko kilka zjedliśmy. Coś tam rosną. Nowe liście są niby w miarę ok. Nie wiem, dzisiaj popada, to jutro jest znowu może opryskam, a dzisiaj jest piątek i ma padać i potem w niedzielę ma znowu padać.
buraki te posiane już zaczynają rosnąć i chyba się pozbędę trochę tych nagietków. One też dostały te... mączniaka, mączlika, jak to się w sumie nazywa? No dostały tego co ogórki, no. Nie wygląda to zbyt ładnie. To ścięte. Korzenie oczywiście zostawiłem i tam jakieś resztki też. Jak będą chciały, to odbiją. Będę je tutaj dalej sukcesywnie robił opryski. Więc może te co odbiją nie będą aż takie białe. I wreszcie da się tutaj przejść. Tutaj jeszcze po weekendzie pewnie zbiorę te ostatnie cebule. Też tu coś dosieję. Chyba wypada siać rzodkiewkę, nie? Te marchewki też bym wreszcie pozbierał i też tu coś posiał. No to zobaczymy. Aha. Te jeszcze zostały tutaj, ale te są na razie w miarę zdrowe, tylko mają jakieś pojedyncze plamki, to jeszcze je zostawię. Szczególnie, że ta pszczoła je zajęła, także niech sobie są. Kompostownik okazał się troszkę za mały. W przyszłym roku może trzeba będzie coś na to poradzić. A, no i słoneczniki zaczęły wyłazić. No, to tyle na dzisiaj. Jednak jeszcze nie pada, to coś tam powalę w chuja. Wczoraj byliśmy u Julki na zakupach. Nabyłem taką beczkę, zbiornik, 75 litrów. Niestety kosztuje to aż 5 dych, czy tam 55. Ale teraz to będzie moje narzędzie do robienia gnojówek i innych takich. Te wiadra kupuję wszędzie po 10-12 zeta, to one się bardzo szybko poddają, nie wytrzymują napięcia. To akurat chyba było podnoszeniem kamieni. Ale to bardziej adekwatne. Szkoda, że strasznie wali takim chamskim plastikiem. Zaraz spróbuję to umyć i zobaczyć, czy to trochę pomoże. Ale jak zda egzamin, sobie kupię jeszcze kilka. Nigdy się tak nie jarałem wiadrem. Takie jest miętkie, a nie te takie tylko. Kolejna misja to ogarnięcie Jerry'ch. Będę robił mały reset pudełka. Trochę z nich odejdzie na emeryturę do kompostownika. Nowe kokoski, nowy papierek. Spróbuję też przy okazji zrobić herbatkę kompostową z tego co tutaj znajdę. Ja tutaj też jestem, dzień dobry. Ale dziury porobiły. Żebyś wpadła do nich. Aha, chyba ty. No, to ja się biorę, a Martynka mi będzie przeszkadzać. Także tyle towaru zostawiam do zrobienia herbatki kompostowej. Tutaj zostawiłem trochę dorosłych dżownic, trochę jakichś mniejszych. Tu też mają jakiegoś niedojedzonego banana, coś tam jeszcze. Oddzieliłem to barierą od nowej części i po prostu zapamiętam, że z tej strony jest nowy materiał, a z tej mogę za tydzień czy dwa spokojnie wybrać i zrobić kolejną herbatkę. One powinny już za dwa tygodnie wszystkie przemigrować tutaj. I wtedy tutaj znowu dam świeżego żarcia. Potem za dwa tygodnie tutaj i tak dalej. Tutaj też tak zresztą robiłem na zmianę, ale po prostu tak długo tu nie zaglądałem i miały tyle żarcia przez nas wyjazd dołożone, że no nie było sensu tu zaglądać. Widziałem, że już prawie praktycznie wszystko to już taki przerobiony materiał, oprócz skórek z bananów i kartonu i trochę jest tu tych nieprzerobionych kawałków kokosa, to cała reszta już wygląda tak, czyli jest to gotowy produkt. No i myślę, że co jakiś czas po prostu będę robił taki reset i tyle, bo chyba jest to nawet szybsze niż przeglądanie tego ciągle i wybieranie tego towaru, bo jednak aż tak bardzo nie spada tam na dno przez te dziurki. Tam stamtąd może wybrałem, nie wiem, garść teraz. Także tak, tutaj dostały fusy z kawy, maliny, banana i
trochę ziemi i piachu, żeby tam pomóc im trawić. Teraz to jeszcze przysypię tym kokosem i kartonem. No i to będzie na tyle. A i tutaj też przez to, że ja im wlałem przed wyjazdem trochę herbaty liściastej i kawy, no to tutaj wilgoć wzrosła i one się zaczęły bardzo mocno rozmnażać. No i dlatego było ich to na tyle dużo, że uznałem, że mogę je wyprowadzić na kompost, jakąś tam część z nich. Gotowe. Teraz przykrywamy zwilżonym papierem. Tak o. I odstawiamy i zajrzymy tutaj za 2 tygodnie. No i nastawiamy herbatkę. Szybko chciałam wam pokazać tą łąkę, jak ona teraz wygląda. Tu wyrósł ten tytoń, ale tylko żółty. Ostróżka kwitnie, chabry i tutaj... już się pozwijały. Takie małe, żółte. O, tutaj jest, ale on jest, widzicie, o, cześć koniku polny. Ten jest zawinięty, a ten otwarty, ale to dwa różne są. No, także tak to wygląda. Ładnie, ładniej to wygląda na żywo, szczerze powiedziawszy. Tutaj jest kosmos, ten jest mój ulubiony dotychczas. O, i tutaj jest taki widok, no fajnie to wygląda. Oprócz tego dalie też dają czadu. Te się rozwijają cały czas, a ten jakaś ciemna, fioletowa już widać. To jest taka, to jest w ogóle jakaś mega egzotyczna, nigdy takiej nie widziałam, ale jest też piękna. No i tutaj takie podstawowe, fioletowe, te też super wyglądają. No wszystkie są piękne, ja nie mogę się na nie napatrzeć, tylko chodzę i się zachwycam. No i ta jeszcze największa. Musiałam je wesprzeć kijkami, no bo się poprzekrzywiały. Szczególnie ta i tamta, właśnie ta duża. No, obcinam kwiaty też, te co przekwitną, przynajmniej tak się staram. I to wszystko pięknie tu kwitnie. No i tu jeszcze malwa, to jest ta malwa też wysiana z tych czarnych malw, ale ona na razie nie widać, żeby gdziekolwiek miała jakieś tam takie na pąki, na kwitnienie. Tutaj tumbergia i tutaj jeszcze też jest pęk ostróżek. Będę zbierać z nich nasiona niedługo. Tu dzisiaj Adrian musiał wyrwać... Jak one się nazywają, te kwiaty? A, mówił Adrian o tym, okej. Okay. To jeszcze przejdziemy szybko na drugą stronę, rabat kwiatowych. Tutaj też kosmosy będą kwitły zaraz. Tu wysiewam też maki i chabry, ale żadne nie wyszły. Rudbeckie, kwitną mieczyki już też ładnie i przekwitają. Będę musiała je poobcinać, ale dzisiaj... że pada, to nie było kiedy wyjść. To nie wiem, słuchajcie, co to jest. Znaczy domyślam się, co to jest. To jest chyba to, co dostaliśmy od mamy Adriana z Anglii. Bo to nie jest mieczyk. Chociaż ma liście jak mieczyk. Ale wyszło tylko jedno. No nie wiem, zobaczymy, jak rozkwitnie. Cynie, te takie malutkie. Dwie różowe. No i tu werbena patagońska, jeżówki, choć ta jedna jest słaba, nie wiem co z nią. Kolejne cynie, astry, tutaj są astry, tam się będą rozwijać dopiero, orliki, no i tutaj już... rabata, którą dobrze znacie, jeszcze pokażę wam tylko tego mieczyka. Jest wyjątkowo piękny. To z tych odmian, bo ja zamówiłam też takie właśnie jakieś tam nie te klasyczne, tylko jakieś kolekcjonerskie, to właśnie z tej odmiany i ten będzie. Widzę drugi taki sam. Dlatego muszę obciąć, bo już przekwit. No i tam jeszcze kwitną jeżówki cały czas, ostróżka. Jedna mi się złamała. No, ale wszystko idzie ładnie. Chcę wam pokazać elokwentnie, jak to Adrian powiedział, o gdzie postawiliśmy kompostówkę. A więc tutaj jest pełen oczywiście już kompostownik. Jeden to za mało, powinniśmy mieć dwa, ale to w przyszłości. A tu w ukryciu stoi kompost, nie kompost, gnojówka ze skrzypu. Żeby nam nie śmierdziała, bo potem będzie śmierdzieć z
zajrzymy do środka, tylko muszę tu przejść. O, proszę bardzo. No i zaczyna znowu padać, więc myślę, że to na dzisiaj tyle pracy. Więcej już pewnie nie zrobimy. No, także możecie jeszcze popatrzeć na moje piękne kwiatki. O, tu na przykład. Tym razem po kasztici herbatka się zrobiła taka bardziej rasowa. Nawet ma kolor Coca-Coli. I robimy na jakieś opisy. Rzeczy, które są płatne. Ten to jeszcze jakoś rośnie, a ten drugi to tak gorzej mi się zdaje. Co myślisz? Ten jest wygląda trochę mniejszy. No ogólnie to je podlewamy, dużo wody im dajemy, zakwaszamy. Cały kompost. No. Nie zaobserwowałem żadnych wariatów na nich. Już takie obgryzione były wcześniej, nie? Także myślałem, że może to jakiś grzyb. Zrobiłem obgryz grzybiny dwa razy. Ale dalej wyglądają tak, jak wyglądają. Może to im trochę pomoże. No zobaczymy. Czy jakieś coś takiego? Możemy też to ogórki. Tą, wiesz co, tą mierzówkę mi popryskaj, tą jasną różową. To jak już idziemy w tamtym kierunku, to pokażę wam, co kupiliśmy dzisiaj. Adrian znowu zabrał mnie do ogrodniczego. Nie skończyło się to dobrze. W każdym razie tak. Tu jest przy pompie posadzony jeden przetacznik kłosowy. Tym razem różowy. Ten, co od Karoliny dostaliśmy, jest taki ciemny, nie wiem, granatowy, fioletowy. A ten jest różowy. Będą sobie tu rosły. I Adrian poszedł jeszcze ogórki opryskać. I tu bardzo śródziemnomorsko, czarnogórsko, czyli to, co ja najbardziej kocham. Nie mogłam się oprzeć, bo były 50% obniżone. Jeden oleander. Muszę go jeszcze przesadzić. A to jutro. I bugenwila. Moja ukochana. To też dwa kwiaty, które mi się kojarzą z Bałkanami. No i je będziemy tutaj trzymać potem zimą, żeby im było cieplutko i milutko z nami. Oprócz tego bodziszek czerwony jeden i drugi jest tam z przodu. Lawenda. Tu drugi przetacznik dla pani mamy. Sorry, bo ja jem. I tu lawenda, jeżówka. Nie mogłam się oprzeć i przejść obojętnie. Dzień dobry pani pszczółko. Witamy w naszych skromnych progach. Ta werbena się w ogóle tak rozrosła, że szok, nie? Totalnie się nie spodziewałam. Jeszcze coś Adrian kupił. Zaraz wam powiem. Napiszemy wam nazwę, bo nie pamiętam. Ale taki meszek, o. O, jest taki milutki. I to podzielił na dwie części chyba. Zaraz go zapytam jeszcze. No ale ta rabata tu zaczyna się wypełniać. No i rzeczywiście, tak jak mówiliście, budleja odbija. Nawet ma już pąki na kwiaty, tu widzę. Tu na przykład. Także no, niepotrzebnie się martwiłam. A ta ładnie rośnie. No, numer dwa. No i tak ta malwa, tak średnio wam powiem. Widzę, że takie ma liście też jakieś pożarte. No nie wiem, zaczynę, co z nią będzie, najwyżej ją wywalę w ostateczności. No i tak to się tu pięknie zaczyna prezentować. No jestem ogólnie zachwycona. Będę podziwiać z okna. Dobra, kończę gadać. O Boże, ptasie wesele leci.
poleciało. No. Dalia ta zaczęła rozkwitać, jest taka bardzo fioletowa. No jeszcze czekamy na tą ostatnią. No a reszta już kwitnie. To jest w ogóle moje totalne zaskoczenie, nie? Ja się totalnie nie spodziewałam, że ona będzie taka. No i za rok chyba jeszcze dokupię, że to był taki las daliowy. No to muszę jeszcze przywiązać tą największą. Ona ma takie ciężkie te kwiaty, że tu będę musiałam podwiązać. No i tu jeszcze rozkwitła mi portulaka. Pierwszy kwiat. Taki pomarańczowy, piękny. No. Dobra, jest. Co tam psikasz jeszcze? Zobaczcie tego, ten słonecznik. Czekajcie. Jest taki ciężki. O, proszę bardzo. I tak sobie tutaj zwisa. Można się opalać pod słoneczniczkiem. Co tam, Adrian? Psikałeś? Fasolkę? Dobra, teraz z dechlaki już popryskaliśmy i będziemy podlewać cały ogród po trochu. Niech się roślinki cieszą, nie? I teraz rozcieńczymy to z wodą. Zaraz. Tak więc, szanowni drodzy państwo, zobaczyliście, co mieliście. Sadziliśmy bugenwillę i oleandra. Teraz mamy jak na Bałkanach. Tam jeszcze rośnie oliwka i lawenda, więc to już jest w ogóle. I rozmaryn. Bałkański klimat. Adrian tutaj widzę po jego wzroku, że nie podoba mu się moje pierdolenie. Przykro mi, takie jest życie. Nie każdemu się podoba. Nie każdy lubi zupę pomidorową, a ja lubię akurat. Co ty pierdolisz? Okej. No, także życzymy wam, nie wiem czego wam życzymy, owocnych plonów, pięknych kwiatków i samych sukcesów. Pa. Co ty im coś życzysz? Bo mam ochotę. Chcę być miła. Ludzie mnie lubią, a ja lubię ludzi. Ja nie. Niektórych. Nie pożegnałeś. Laura, robaczki, do widzenia. Pa! Czy mieliśmy jeszcze powiedzieć? Bajo jajo. Nie to. Coś mi...